Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wielki pająk. Bartek, Basia, Baltazar i Matylda zbierali kolorowe liście w lesie, gdy nagle usłyszeli płacz. Słyszysz to, Bartku? Zapytała Basia. Tak, ktoś płacze w jaskini. Przyjaciele bali się, ale wchodzili coraz głębiej do ciemnej jaskini. Wtedy zobaczyli, skąd dobiegał hałas. Malutki żuk siedział i płakał. O rety, co się stało, żuczku? Dlaczego płaczesz? Zgubiłem się w tamtej ciemnej jaskini i nie umiem stąd wyjść. Jak ja znajdę drogę do mojego małego domku? Jak się nazywasz? Zapytał Bartek. Robert? Nie płacz, Robercie. Pomożemy ci wrócić do domu. Powiedziała Basia i przytuliła małego żuczka. Nagle z wnętrza jaskini dobiegł przerażający dźwięk. Nie wiadomo skąd pojawił się wielki zły pająk i zaczął krzyczeć na przyjaciół. Kto mnie obudził? I co robicie w mojej jaskini? Uciekajmy! Krzyknął Baltazar. Wszyscy zaczęli biec. Schowajmy się tutaj! Powiedziała Basia. I wszyscy ukryli się za kamieniem. Na szczęście pająk ich nie zauważył. Ale wtedy Robert zaczął płakać. I pająk znalazł kryjówkę przyjaciół. Bartek, Basia, Robert, Baltazar i Matylda biegli co sił w nogach. Ale orety! Baltazar potknął się o kamień. Wielki pająk zbliżył się do nich. Bartek wziął patyk i odważnie stanął w obronie przyjaciół. Uciekaj, wstrętny pająku! Pająk skupił uwagę na Bartku, gdy Baltazar i Matylda owinęli mu nogi kawałkiem pajęczyny. Basia zaopiekowała się malutkim żuczkiem. Mamy cię teraz! Krzyknął zwycięsko Baltazar. Pająk próbował się wyswobodzić, ale nie był w stanie. Wtedy zaczął płakać. Nie chciałem was krzywdzić. Nigdy wcześniej nikogo nie skrzywdziłem. Byłem zły, bo mnie obudziliście. Proszę, uwolnijcie mnie, a wyprowadzę was z jaskini. Obiecujesz, że nas nie skrzywdzisz? Zapytał Bartek. Tak, obiecuję. Skoczcie mi na plecy, zaniosę was do wyjścia. Wszyscy usiedli pająkowi na plecach i wkrótce byli na zewnątrz. Musimy się pożegnać. Proszę, odwiedźcie mnie jeszcze. Dziękujemy za pomoc. Powiedziała Matylda. Robert zasnął w ramionach Basi. Co z nim zrobimy? Zastanawiała się Basia. Zbudujemy mu wózek. Zaproponował Bartek. I wszyscy zabrali się do pracy. Ze skorupki kasztana zbudowali wózek. Koła zrobili z małych żołędzi. Ale gdzie on mieszka? Ja wiem. Powiedziała Matylda. Mały żuczek przespał całą drogę do domu. Ojej, mój mały domek! Przywieźliście mnie. Bardzo wam dziękuję. Dobranoc, Robert. Słodkich snów. I nigdy więcej nie wchodź sam do jaskini, bo znowu się zgubisz. Powiedzieli Bartek i Basia. Potem uściskali Roberta. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
balon na rozgrzane powietrze. Pewnego letniego popołudnia nad lasem rozszalała się burza. Biedronka Basia i ślimak Bartek przyglądali się jej przez okno. Silny wiatr wyginał drzewa i trzeszczał w dachach domów. Deszcz lał jak z cebra. Gdy deszcz i wiatr wreszcie ustały, przyjaciele postanowili się rozejrzeć. Zobacz, Basiu, wiatr przewrócił to drzewo, powiedział Bartek. A deszcz wypłukał moje kwiatki, zauważyła Basia. Nagle pojawiła się Laura. Basia, Bartek, chodźcie szybko, ktoś leży na łące. Przyjaciele znaleźli na łące leżącego chrząszcza. Ojej, co ci się stało? Jak masz na imię? Kim jesteś? Jestem Odetta. Mieszkam w górach, ale wiatr zwiał mnie aż tutaj. Do tego mocno uderzyłam się w głowę i uszkodziłam skrzydełka. Nie wiem, jak wrócę do domu, bo nie mogę latać. Zapłakała Odetta. Przyjaciele wzięli ją na ręce i zanieśli do domu Laury. Nie przejmuj się, powiedziała Basia. Pomożemy ci wrócić do domu. Jeszcze tego samego dnia Baltazar, Matylda i Staś przyszli zobaczyć się z Odetą. Myśleli, co zrobić, żeby mogła wrócić do domu. Najlepszy sposób to balon na rozgrzane powietrze, powiedział Staś. Ale z czego możemy zrobić taki balon? Zapytał Bartek. Możemy wykorzystać koce, poduszki i prześcieradła, zaproponowała Matylda. Zasłony i ręczniki też, dodał Staś. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Zszyli wszystkie koce, zasłony, prześcieradła i ręczniki. Trochę im to zajęło. Odetta pomogła jak tylko mogła. Z każdym dniem była coraz silniejsza. Nawet głowa przestała ją boleć. Wszystko gotowe, powiedział w końcu Staś. Dziękuję, odpowiedziała radośnie Odetta. Hurra! Lecimy! Zawołał Bartek. Jej! Jak tu pięknie! Stąd widać cały las! Śmiała się Basia. Powoli zapadał zmrok. Gdy dolecieli na miejsce, Odetta krzyknęła z radości. Hurra! Jestem w domu! Dziękuję. Zostańcie u mnie na noc. Popatrzymy razem na spadające gwiazdy. Bardzo chętnie, odpowiedzieli przyjaciele. Odetta szybko przygotowała mały poczęstunek. Dała przyjaciołom pyszne ciasteczka i herbatę. Po kolacji wszyscy zasiedli przed domkiem Odety i czekali na pojawienie się spadających gwiazd. Hurra! Widziałem spadającą gwiazdę! Zawołał uradowany Bartek. Ja też! Powiedziała Basia. I ja! Dodał Staś. Gdy zrobiło się zimno, przyjaciele wrócili do domu Odety. Usiedli i oglądali gwiazdy przez okno. Każdy z nich wypowiedział życzenie i zasnął. Odetta życzyła sobie, by jeszcze kiedyś spotkać swoich nowych przyjaciół. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Kapelusz Muchomora. Bartek, Basia, Baltazar, Matylda, Staś i Robert wybrali się do lasu na długi spacer. Szli uśmiechając się, gdy nagle usłyszeli płacz. Ktoś płacze za tamtym krzakiem, wyszeptał Bartek. Przyjaciele zobaczyli małego muchomora.
Wyglądał dziwnie, bo nie miał kapelusza. Kto zabrał twój kapelusz? Z troską zapytała Basia. Nie wiem. Gdy dziś rano się obudziłem, nie było go. Nie martw się, pomożemy ci. Znajdziemy dla ciebie inny kapelusz. Bartek pocieszył Muchomora. Przyjaciele poszli do domów, by po chwili wrócić z różnymi czapkami i kapeluszami. Przynieśliśmy dla ciebie nowe kapelusze. Zawołali i po kolei zakładali na głowę Muchomora nowe kapelusze. Basia jako pierwsza nałożyła swoją kropkowaną czapkę, ale Muchomor nie był zadowolony. Później Matylda założyła czapkę czarownicy. Ale ja nie chcę być wredną czarownicą! Poskarżył się Muchomor. Robert przyniósł żółtą czapeczkę, ale była za mała. Później przyszła kolej Bartka. Przyniosłem dwa kapelusze, ten noszę w ogrodzie, a to czapka diabełka. Ogrodowy kapelusz śmiesznie wyglądał na głowie Muchomora, ale i tak mu się nie podobał. Ten mi się nie podoba, powiedział ponurym głosem. Czapka diabełka rozzłościła go jeszcze bardziej. Przecież wiecie, że nie jestem diabełkiem, krzyknął z wypiekami na buzi. Ale najbardziej zdenerwował go czerwony garnek, który przyniósł Baltazar. To jest garnek! Nie mogę chodzić, bole się z głupim garnkiem na głowie! To nie jest zwyczajny garnek, odpowiedział Baltazar. To kapelusz bałwana! Ostatni podszedł Staś. Przyniósł Muchomorowi cylinder. A ten mi się podoba! Ucieszył się Grzyb. Ale może potraficie odnaleźć mój stary kapelusz? Jest mi w nim najbardziej do twarzy. Przyjaciele rozpoczęli poszukiwania czerwonego kapelusza. Nagle pojawiły się pisklęta kanarków. Wiemy, gdzie jest kapelusz Muchomora. Trzy korniki zrobiły z niego łódkę. Wszyscy biegnijmy na strumień, krzyknęła Basia. I rzeczywiście trzy korniki śpiewały wiosłując w kapeluszu Muchomora. Oddajcie Muchomorowi kapelusz! Zawołał Bartek. Ale obiecaliśmy płom, że je odwiedzimy. Potrzebujemy łódki, żeby się do nich dostać. Ale to nie jest łódka, tylko kapelusz i należy do Muchomora. Oddajcie go! Kłócił się Bartek. Korniki w końcu zrezygnowały i oddały kapelusz. Ale jak teraz dotrzemy do pcheł? Zapytały smutne korniki. My was zabierzemy, właśnie lecimy na małą wyspę. Zaćwierkały kanarki. Hurra, będziemy latać! Krzyknęły radośnie korniki. Ale najpierw musimy oddać Muchomorowi jego kapelusz. To znaczy łódkę! Zażartowały nieznośne korniki, ale Basia spojrzała na nie poważnie i przestały się śmiać. O, bardzo wam dziękuję, powiedział uśmiechnięty Muchomor, gdy zakładał kapelusz na głowę. Pasuje idealnie. Korniki wskoczyły kanarkom na plecy. Bezpiecznej podróży, krzyknął Muchomor. Bawcie się dobrze, dodali przyjaciele. Chwilę później przyjaciele pożegnali się z Muchomorem. Poszli do domów z kapeluszami na głowach.